Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Nowinki. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam nową teksturkę bloku obserwatora oraz termin wydania w wersji 1.11. I jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania. Jeb na swoim Twitterze zaprezentował nową teksturkę bloku obserwatora, który dodany został w snapshocie 16W39A. Teksturka jest bardzo podobna do tej, jaka była początkowo, czyli przypomina twarz. Jeb zmianę argumentuje tym, że gracze skarżyli się, iż nie wiedzieli, z której strony bloku sygnał jest wysyłany, a z której przekaźnik sprawdza zmianę bloku. W sumie racja, bo dla mnie było to jak z kablem USB, zawsze używałem odwrotnie. Od teraz ma to być prostsze. Dodatkowo Jeb potwierdził, że oficjalnie wersja 1.11 powinna ukazać się już w tym miesiącu. Biorąc pod uwagę, iż snapshoty i pełne wersje wydawane są najczęściej w środy, to 1.11 najpóźniej pojawi się 30 listopada. Należy odjąć od tego tydzień, gdyż wersja preli zazwyczaj tydzień przed aktualizacją się pojawia. Więc jak w tym tygodniu ukaże się wersja pre-release update'u, to można już oczekiwać 16 listopada, że oficjalnie update wyjdzie. Jeśli nie, to w kolejnych terminach, czyli 23 i 30 listopada. Na koniec kilka ogłoszeń. Polecam wysłuchać. Jeśli ktoś chciałby poglądać Let's Play z Minecrafta na najnowszej wersji, lecz w stylu takim oldschoolowym, coś jak nagrywał JJ Joker, przygody z Minecraft sezon pierwszy, to zapraszam na kolejny odcinek z serii Snapcraft. Od razu uspokajam, nie zmieniam świata, a w ogóle nic praktycznie nie zmieniam, ale chciałbym coś zrealizować, coś co nie jest moją bazą. Druga sprawa dotyczy naszej serii Nowinki. Podjąłem decyzję, że gdy już jakaś wersja będzie blisko wydania, tak jak w tym przypadku to jest z wersją 1.11, to będę nagrywał zawsze jeszcze na koniec dwa filmiki. Pierwszy, gdy wyjdzie wersja pre-release, czyli omówienie wszystkich zmian zawartych w wersji, czyli można powiedzieć ogólny przegląd, oraz drugi, gdy aktualizacja oficjalnie zostanie wydana, który poinformuje was, że update wydany, oraz zawrę tam moje przemyślenia na temat wersji. Taki odcinek pożegnania, myślę, że można to tak nazwać, z wersją. Ale niedługo po tym wypuszczę trzeci filmik, ale o wersji z numerkiem wyższym. Czyli w tym przypadku, jak teraz, to będzie wersja 1.12, w którym omówię jak najbardziej szczegółowo się da rzeczy, jakie bym chciał, aby w tej wersji zostały zawarte. W nim również będę używał waszych komentarzy, które będziecie pisali pod filmem, w którym omawiam daną wersję. Robię to dlatego, że często się mnie pytacie, co chciałbym w nowej wersji. Dodatkowo może Mojang zainspiruje się czyimś pomysłem i doda coś z tym filmików do gry? Kto wie. Tak więc to byłoby na tyle, dzięki za obejrzenie, do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii Minecraft Nowinki, lub jak ja już to mówię tradycyjnie, w snapshocie. Dzięki i do usłyszenia, siemanko i cześć! I have a tramp, I have a lina, ooh, trampolina.